spotkanie autorskie z autorką kryminałów Katarzyną Puzyńską czy koncert muzyki z filmów sensacyjnych w wykonaniu Nowa Kwartet z Bydgoszczy. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników Wałeckiej Nocy Muzeów. Podczas imprezy prezentowano również zabytkowe pojazdy, w tym budzącą grozę czarną Wołgę. Pojazd ten według miejskiej legendy krążył po drogach w nocy, a kierowca zabierał dzieci i pobierał krew, która była lekarstwem dla Niemców chorych na białaczkę. Bardzo się cieszymy, że coś takiego u nas w Bałczu też będziemy mieli. Ten obraz, to też mnie właśnie to troszeczkę tak przyciągnęło tutaj, żeby to obejrzeć. Podczas Nocy Muzeów odsłonięto również portret młodzieńca autorstwa Jacka Malczewskiego. Muzeum otrzymało obraz na przechowanie od jednego z wałczan. Dzieło na początku czerwca opuści Wałeckie Muzeum. Został bowiem wypożyczony na wystawy do Szczecina. Po powrocie do Wałcza będzie prezentowany na specjalnej ekspozycji. Jest to wyjątkowa praca, bardzo ładna, estetyczna, efektowna i też oddająca w pełni sztukę, jaką tworzył Malczewski. W Trzcianeckim Muzeum natomiast królowali Łemkowie. Koncerty, prelekcje czy otwarcie wystawy czasowej Sen o domu utraconym, czyli o kulturze Łemków, a na deser występ zespołu pieśni łemkowskiej Barwinok. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty łemkowskie związane z rękodziełem. Chcielibyśmy Państwa, mieszkańców Trzcianka i Trzcianki, nie tylko zabrać w taką sentymentalną podróż, którą rozpoczniemy od Łemkowszczyzny, a zakończymy na ziemiach odzyskanych. Poznamy kulturę Łemków. W tą sobotę natomiast odbędzie się Noc Muzeów w Pile. W Muzeum Stanisława Staszica będzie m.in. pokaz zbiorów pilskich kolekcjonerów oraz koncert Andrzeja Poniedzielskiego. Właściciele pojazdów dwu- oraz czterokołowych wszelkiej maści z Piły i okolic pojawią się na placu Konstytucji 3 maja. Pilskie Muzeum Okręgowe zaprasza na wykłady o zabytkach archeologicznych w lasach regionu pilskiego oraz o sekcie księdza Jana Czerskiego w Pile.